Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Żniwek, a to jest kolejny odcinek mojej przygody w Minecrafcie na modach. Nie dały mi moby zacząć odcinka przez długi czas, już mi tu wyrąbał kolejny creeper niestety. Trzeba w końcu coś tutaj zrobić, rozświetlić może mocniej ten teren jeszcze, coś tutaj wybudować czy coś i po prostu raz na zawsze się tych gnojków tutaj pozbyć, bo to zaczyna być naprawdę irytujące. zaraz nie będę o tej już czym zalepiać tego. Czy to w końcu to jest zrobić to co chciałem. Czyli ten mostek, jakieś tam altanki, bajerki i po prostu rozświetlić to jeszcze mocniej. Jak widzicie, tutaj jest nasz dzisiejszy cel, czyli Nether, tak myślę. Nie mam żadnego moda. Kombinowałem, żeby zainstalować Jammy Furniture. Jest to mod, który daje nam meble. Kiedyś go chyba chciałem też zainstalować i też miałem ten sam problem, że... Słyszę pajączka. Że te mody ze sobą kolidowały. Na dachu chyba coś siedzi, nie? Tja. Dobra. A już staje dzień. Że mody ze sobą kolidują. Jammy Furniture z Extra Biomes. No i niestety nie możemy mieć tych dwóch modów w serii. Znaczy, trzeba by coś wykombinować i by pewnie się dało. No ale trochę się bawiłem i nie byłem w stanie tego jakoś zrobić. I po prostu nie mam z tego powodu nic, bo później szukałem tego fajnego moda na, wiecie, na... jak to się nazywa? Na te takie latające balony, czy jakoś tak, no te balony. I po prostu nie ma tego moda na najnowszą wersję. Dziwię się właśnie, że nikt nie zrobił tego moda na nową wersję, bo myślę, że ten mod był dosyć popularny i po prostu jakby ktoś go zrobił, to miał tam dużo tych wiecie, odsłon i tak dalej, pobrań, no ale cóż, nie ma i po prostu z tego powodu też szukałem, nie znalazłem. Trochę czasu zeszło też. Nie miałem za bardzo czasu i tutaj możliwości i dostępu do tego komputera, także po prostu nie było za bardzo jak tutaj tego ogarnąć. No i z tego powodu dopiero teraz ten odcinek i po prostu nie mam żadnego moda, nawet po prostu zawiedli mnie twórcy, zawiedli mnie Minecraft, bo zaczął tam ze sobą kolidować i po prostu nie dało rady tego zainstalować, a to jest taki program ID, mod ID Resolver, który jeśli ID ze sobą kolidują, to on to jakoś tam zamienia. Ale niestety nie ma go też na 1.4.7, także masakra, po prostu nic nie ma i nie da się po prostu nawet tego naprawić w ten sposób. Także nieciekawie. Dobra, czekajcie. Chciałem jeszcze... Co ja to zrobiłem? Dobra, tak zrobimy. To sobie tutaj odłożymy w sumie. Tu mam żelazo, właśnie. Tak szukałem, gdzie to składałem. I jeszcze dirt. Ja w ogóle nie mam dirtu. How the fuck? A no jest. Dobrze. To jeszcze odłożymy i patyki. I weźmiemy trochę tego dirtu do netheru, szczerze mówiąc. To trzeba by oszczędzić jednak. Nie chcę tego stracić. Ej, z shiftem się nie przenosi. Ciekawa sprawa. Tak, ten diaksowy kilo na pewno w lawie się nie ma utopić. To tego jestem pewien. nie, tego nawet go nie biorę. Weźmiemy jakieś padziewia. Czekajcie, zrobimy sobie w sumie te kilofy. Ciach. I jeszcze badyle tutaj gdzieś mamy. Gdzieś miałem ten patyk, jeden odłożyłem. Za dużo, co ja robię. Jedno wystarczy. Dobra, ciach. Właśnie do netheru chyba nie mam teraz żadnych modów. Jest już tyle, że sam nie wiem, co mam, a czego nie, ale nie, chyba nie ma. Trzeba będzie coś fajnego do netheru doinstalować. Po prostu nie chciałem jeszcze dzisiaj tam iść, ale no nie mam wyjścia, bo tak mnie tutaj te mody oszukały, że nie będę przechodził w kółko, się tutaj krzątał po okolicy, więc po prostu pójdziemy sobie do netheru, no bo nie mam wyjścia. Dobra, dirt tutaj i jeszcze pochodnie tutaj.
Dobra, już tu magazyn ogarnąłem. Weźmiemy wszystko tutaj, tylko trochę jest. Oj, 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 jedzonko jeszcze. Dobra, nic upieczonego nie mamy już. Zrobimy sobie tak. Chlebuś. Dobra, i w sumie możemy iść. A, jeszcze ta zapalniczka, oczywiście. Zapalniczka. Ciach, tak zrobimy. A, i to można tutaj zrobić. Ajajaj, a już myślałem, że będzie dobrze. Dobra. Lecimy. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś dziwnego teraz pomysłu, że potworki wychodzą z portalu w nocy, czy tam w ogóle nie, też w dzień. Bo coś słyszałem, jakieś głosy. O, oh, fuck, jaki gnój. Chodź tutaj. Patrz, jeszcze ten pajączek do nas szedł, a teraz będzie lał ten Enderman, pieprzony gnój. Ała. To jest odgłos? Coś niefajnego to było. Dobra, nie wiem, czy ten gnój nam się teraz tepnął. On się chyba nie pojawi za bardzo. Dobra, więc możemy się wziąć tutaj do roboty. Już tak słyszałem, że z portalu nam mogą wychodzić potworki czy coś. To jak widzicie, nam wyrąbało ładnie. Także postanowiłem to wykorzystać i zakryć to portalem. Ale ten portal chociaż przestawimy jeszcze. Dobra, tutaj w sumie tam się mogą spawnić. Tutaj nie sobie będą nawet z tyłu. Byle nie podchodziły, bo to właśnie problem, że one za bardzo chcą podchodzić do przodu i wlatują mi na teren, że tak powiem, więc po prostu chciałem jakoś tutaj i odgrodzić, że to kiepsko wygląda z tymi pochodniami, trzeba by jakoś może pod ziemią umieścić czy coś, bo tak stoją te pochodnie tak jakoś prymitywnie dosyć to zrobione. Także troszkę to nie psuje efekt właśnie, ale trzeba poustawiać, bo tych potworków tutaj się tyle spawni, że naprawdę taki wiecie, płaski teren, te sprawy. No nieciekawie. Dobra, jeszcze tutaj jeszcze tak bajerancko jak zawsze to zrobić. Nie, tak zrobimy. Dobra, nie mam żadnych półpłytek, żeby tutaj coś umieścić, no, ale trudno. Lecimy. Działa. Nic się nie pali. Nie. Wchodzimy, moi drodzy. Hopsa, mam nadzieję, że nic się nie skraszuje. Nie ruszam myszką, żeby nie było, że jakoś zepsuje wynik. Zobaczymy jak shadery w netherze. O, fuck, coś się nam zwiesiło na chwilę. Dobra, wychodzimy. A, shaderki tak niezbyt tutaj chyba działają, co? To się wydaje. Dobra, nie ma za bardzo co renderować, bo jest sufit, więc tym bardziej. Więcej FPS-ów, dobra. Od razu glowstone. Glowstone najfajniejsza sprawa, moim zdaniem. Zawsze jak biłem do netheru, to w sumie tylko po glowstone. Tego trzeba się dorzucić, wiecie co, tego moda na te... na te rudy netherowe, żeby mieć tutaj w netherze właśnie redstone, węgiel, chyba jest też złoto, nawet nie wiem, czy te aksy chyba też były, ale jest taki bardzo fajny mod właśnie na rudy w netherze. A świetnie, to mi wszystko mówi. Spoko. Kurczę, te pochodnie co lecą jedna po drugiej, naprawdę masakra, a ten portal tu się świetnie umieścił, no rzeczywiście, już tu nic nie ma. Kurde, epic. Super. Wbijamy do enteru, nic nie ma. Ale beznadzieja, naprawdę. Chyba tego X-raya zaraz się może wie gdzie iść. Nie wiem, czy jestem na górze, czy na dole tego enteru. Nie wiem, jakie tam są. Jestem na 80 którymś, a nie wiem, jakby trzeba iść, żeby było coś innego. Nie chcę się wrócić, bo tu nic nie ma. Bez jaj. Czasami niby idąc na wprost się da gdzieś przekopać, ale... A mam wrażenie, że tutaj nie mam takiego szczęścia jak niektórzy. I po prostu nic tutaj nie będzie. No cóż, możemy kawałek iść w sumie. Ale mam wrażenie, że po prostu będę się kopał jak głupi. A minimapka tutaj nic nie ułatwia. Ja to lubię, jak nether jest taki otwarty. Widać wszędzie, wiecie, to jakieś jeziora, lawy, takie sprawy, ale po prostu przynajmniej coś widać, to już jest coś. A tutaj... po co wziąłem wszystkie chlebki? A tutaj jak idziemy, to... co? No kurczę, mogę kopać ten nether, jak ich kopać i to w sumie nic nie będzie chyba. Mogę rozkopać całą taką wielką jaskinię i nic nie znajdę. Także no nieciekawie, zobaczy. Chyba trzeba będzie portal przestawić i po prostu jeszcze raz go gdzieś umiejscowić w innym miejscu i po prostu nam się tworzy inny. I wtedy będziemy mogli coś wykombinować, zobaczy, jeśli przekopałem, nic tu nie ma, naprawdę.
Masakra, czysta masakra. Też tak szybko kopię, a... Ale tak nic tu nie ma, czyli trzeba się po prostu wrócić i po prostu w innym miejscu zrobić ten portal. Mam nadzieję, że to się mi teraz w innym miejscu nie przyniesie, bo by było kiepsko, ale zadziałało. Dobrze. Czyli tak, ten portal zawsze przyniesie w tamto miejsce, tak? Ale jak zrobimy portal w innym miejscu, to powinien nas przenieść... powinien teoretycznie utworzyć nowy portal w Netherze. Tylko musimy mieć odpowiednią ilość kratek dalej. Jeśli ktoś z was oglądał JJ, a to JJ sobie zrobił w pierwszym sezonie taki patent, że w Netherze... To w pierwszym sezonie było? Chyba w pierwszym albo w trzecim. No nie wiem. Przenosił się między portalami w Netherze. Właśnie dzięki... W Netherze położył sobie szyny. I wiecie, w Netherze jest tak, że musimy położyć ich 8 razy mniej niż w rzeczywistości, więc się mógł przenieść. Miał spawn w normalnym świecie, szedł podobno pół godziny od spawnu do swojego domu, a położył sobie tak szyny w Netherze, że ta droga jechał sobie wagonikiem o wiele krócej, 8 razy krócej. I jakby miał portale z dwóch stron i mógł się i w Netherze sobie robił taki transport, żeby po prostu szybciej się przemieszczać, jak zginie ewentualnie. Dobra, czekajcie jeszcze, co gdzieś wypchniemy. I teraz tak. Bez sensu mam chlebuś, tylko jeszcze chciałem właśnie sprawdzić, wiecie co, czy mogę sobie na przykład coś tu jeszcze dorzucić i czy glowstone jakoś na to wpływa. No nie, no bez jaja, może po prostu nie mogę do tego dorzucać nic. Chodź tutaj. Tak, bo to chyba w tym się dodawało, tak? Te efekty. Albo w tym. Nie no, glowstone chyba nic nie daje, wiecie co? Mam wrażenie, że nie. Nie, glowstone nic nie daje, chociaż... A nie, to jest też rysunek redstone'a w sumie. No, czyli tak, że jak widzicie, kolejna zagadka rozwiązana, czyli... Glowstone jednak nic nie daje. Dobra, te chleby to ja w ogóle bez sensu, tyle ich przecież wziąłem. Weźmy z połowę, też trochę za dużo już, ale kit z tym, dobra. Idziemy go przenieść, kurczę no, taki fail. Chciałem fajnie sobie zrobić portalek, oj, noc się robi. A tutaj, cholera, nic z tego, znowu nas oszukali. Kurczę no, sam pech. Nie wiem, że nie mam czasu tego normalnie nagrać, to jeszcze później nic ciekawego, bo nam się... Głupio ten portal ustawia. Cholera, no. No, dalej. Kurczę, uprawy się same rozpierdzielają, naprawdę nie wiem czemu. Bo trzeba wszystko zasadzić, to się nic nie rozwali. A nasionek już tam w sobie mam sporo, więc mogę iść zaraz zasadzić i będzie spokój. Crossbow mod, update check failed, to ciekawe. Ciekawe czemu. Dobra, jeszcze sobie zaoramy to pole w takim razie. Czy tutaj gdzieś jest ta motyka? Chodź do mnie. Aha, no tak, sporo jej. Chyba nam nie starczy na całe pole, tam się wydaje. Ale weźmy sobie nasiona. Dobrze, idziemy, zobaczymy co nam się uda z tym portalem wykombinować. Wziąłem kill off. Dobrze, lecimy. Ciach. No i zobaczmy co nam się uda tutaj wykombinować. Hopsa. 4, tak? Chyba za dużo. Nie zaoram tym, ale zobaczymy. Cyk. Dobra, tutaj sobie posadzimy wszystko. Kurczę, bo tych nasion miałem wiele mniej, nawet się nazbierało. Ja chyba jakieś trawy porozwalałem. Chyba stąd mi tyle tego wyleciało. W sumie. Nie, no bez jaj. Myślałem, że tego mam więcej. Fuck. Jaki fail. Dobra. Tutaj jeszcze... trafimy tam? Trafimy. O, teraz wisi w powietrzu. Dobry patent. W sumie zbierzemy te arbuzy, skoro już tutaj są. Widziałem, że Wiara toporkiem zbierała, także nie wiem, czy tak jest lepiej, ale tak robili. Ale sobie całe zaorane, jakoś to się udało. Nie, jeszcze tutaj. Jeszcze chyba jedno użycie mam. Dobra.
Możemy tutaj sobie zebrać co po niektóre i troszkę nasionek jeszcze wleci. Wyobraźcie, tych nasion, bo tak mało nagle mi się tutaj pojawiły. Znikąd, kurde, prawie dwa staki tych nasion. Prawda, nie wiem jak to się stało. Nie było tego. Nie było tyle. Ojeju. No dobra, patrzcie, nie zepsuło nam się. Okej. Jeszcze tutaj w sumie dorzucimy. Okej. Dobra, już teraz nie będziemy tego robić. Seriously. Już wyrósł, spoko. Dobra. Chodźmy. Przesuwamy portal, bo coś tutaj nam nie wyszło. Bierzemy tutaj ciach. Można tak chyba rozwalić od razu. Tylko to są już tyle kopie, kurde. To mogłem wziąć tam ten obsidian, co mi został. Chyba z 6 sztuk. Po prostu go... te 6 sztuk tutaj dołożę do tych iluś tam. A tak to potrzebuję przynajmniej 10 skopać, żeby mieć na ten portal. Ale w sumie wiecie co, chyba wezmę, rozwalę 4. Tak, to rozwalę 4, tam mam 6 i po prostu szybko postawię tą zmniejszoną wersję portalu w innym miejscu. Szkoda zabawy. Bo wiecie, jak zanim każdy wykopie, to mam 15 sekund. To więcej zajmie chyba niż pójście tutaj. Takie mam wrażenie. Także dobra, chodźmy. Zobaczmy co nam się uda tutaj wymyślić. Gdzie ja w ogóle włożyłem ten obsydian cały, to jest pytanie najlepsze. Chyba tutaj. Tak, dobra, jest 6. Tu załóżmy te nasze uprawy. Dobra. Idziemy. I ten kilo odłożymy. Bo go gdzieś rozpierdzielimy. Dobra. Jest ładnie w gablotce, jako ten najlepszy. Trzeba go tam umieścić. Bardzo fajne, naprawdę fajna sprawa z tymi gablotkami. I w ogóle z tym całym modem. I dobra, chodźmy gdzieś ten portal w innym miejscu postawić. Żeby go dać. Nie wiem jaka jest właśnie wysokość z tym netherem. Czy tam jest chyba... 120 to jest sufit, czy jak tam jest? Ja się nie kojarzę, ale postawimy ten portal tym razem gdzieś tutaj, na górze. Tak, teraz dirtu troszkę, tak. Teraz... Chyba tak. No, czekajcie, muszę pomyśleć. Tak, teraz tutaj. I teraz tutaj dirt i tutaj dwa obsydiany. Ciekawe czy się działa ta wersja, zaraz sprawdzimy. Kiedyś tak było właśnie, a nie wiem czy to dalej, czy zawsze działa, czy nie. Ta zmniejszona wersja. Działa, okej. Czyli wbijamy. Zobaczymy co tym razem nam się uda odkryć. No proszę, jakiś normalny neterek. Czemu to samo miejsce? What the fuck? Czemu ten portal tu ciągle jest? Jak zbuduję tutaj inny, to mnie wywali w inne miejsce, tak? Świetnie. Widocznie za mało się odsunąłem. Może jest... Chyba trzeba mieć jakąś odległość, iluś tam kratek. Żeby się przenieść między dwoma portalami w inne miejsce. Chyba tak to działa. Wiecie, że po prostu jak są dwa blisko siebie, to nas przyniosą do tego samego, ale jak będą dwa dalej, to wygenerują nowy. Musiałbym może iść jeszcze dalej. Bo tam była różnica, nie wiem, z 50 czy 100 kratek, tam gdzie teraz przebiegłem, to tutaj było 8 razy mniej, czyli niewiele i może to po prostu działa tak, że przynosi ten sam portal wtedy, ale kicho. Dobra, trudno, to już pokopiemy, zobaczymy co tu będzie. Trudno, no, chociaż miał teraz ten Nether Ores, to bym tutaj sobie wykopał te rudy, chociaż może jakieś by się trafiły. A tak to kicha w sumie. O lol, co to jest? To tak się... Co to jest za bloczek? Wait a minute. Może ja mam... Może to w sumie może jest coś takiego. Zaraz się dowiemy co to jest. Tylko trzeba mieć chyba... Diamentowy kilof, co? Dobra, chyba diamentowy. Kurde, to już teraz wracać po ten diamentowy, ja nie mogę. Ale fail, mogę go nie odkładać jednak. Co to jest? Czy mi to wybuchnie?
Dobra, idziemy pod jachtowy kilo, zobaczymy co z tego będzie. Znaczy, w sumie też się fajnie kopie, bo szybko, tylko że... Znaczy, musiał tutaj znaleźć surowce, to mówię, że się przekopał dosyć szybko, ale... Ale w drugą stronę to nie działa, bo nic nie ma ciekawego. Nether kurczę ciągle jest taki, moim zdaniem, niedopieszczony zbytnio. Świetnie. Epic. Kocham to. Jezu, jakie to jest zbagowane, naprawdę. What the fuck. Sirius i Dom jest gdzieś tam, widzicie, tam gdzie są strzałki na boku. Trzeba było wejść od drugiej strony w ten portal chyba. A teraz jak wejdę, to mnie wywali w inne miejsce. Ja pierdzielę, jakie to jest głupie. Nie wiem, co jest lepsze teraz, płynąć czy się wrócić, ale chyba płynąć. Mam wrażenie, że tamte drzewa, które tam widzimy na, w tamtym kierunku w rogu, to drzewa przy moim domu, także myślę, że możemy tam się rzucić w otchłań i tam dopłynąć. Bo już innego wyjścia nie widzę. Tak, tam są nasze drzewka za tym portalem. Chyba tak, chyba tu możemy spokojnie się rzucić do wody. I tu wyjdziemy. To właśnie takie zbagowane, też żebyście widzieli, taki był. To jest chyba woda wszędzie, nie? To mi się wydaje. Był taki. Dobra, że zginiemy. Tak, daliśmy radę. Super portal, świetna sprawa tej. Dobra, był taki survival Brema i Huśka kiedyś dawno temu. Ale ładna woda. I właśnie w tym. No, to jest, tam już jest ten dom, bo aż to bardzo bliziutko, ja myślałem, że to gdzieś mi wywaliło. Tam na tym mapce się wydaje, że to jest strasznie daleko. No to jest tu bliziutko, tu jest wysepka, tu widać nasz promień, jednak on zdaje egzamin, pokazuje nam, gdzie jest dom. Tak, dobra, spokojnie, także... I właśnie w tym survivalu też weszli wręcz do Netheru, później wyszedł nagle gdzieś... Chyba wisiał w innym miejscu, czy oni mieli ten portal jakoś tak dziwnie już zawieszony i wyszedł z niego w drugą stronę. A się spodziewał, że wyjdzie chyba w tą, wiecie, w drugą. Wyszedł w jedną, a się myślał, że wyjdzie w drugą. Zaczął spadać. Szybko zrobił chyba spawn. Ale wiecie, na serwerze tak, że w spawn, to i tak spadamy i wtedy uderzamy w ziemię. No i po tym uderzeniu właśnie... znaczy on wpisał spawn i tak, nagle takie... Ok, wiecie co? I później nagle taki zdziwiony, że spada, bo tak jakoś, nie wiecie, w ogóle nie gadali, nie myśleli, co robią. Też właśnie mieli tak portal, jak tak dziwnie wygenerowany. Także się nie zdziwiłem, że tak, że też zdziwiłem się, że mi się tak w ogóle wygenerował, że mnie nie wrócił mi do mojego miejsca, ale zdziwiło mnie, że znaczy, przypomniała mi się tamta sytuacja po prostu z tym survivalem. Dobra, wiecie co, jeszcze odłóżmy to szybko. Skoro już tam byliśmy, weźmy ten diamentowy kill-off i chodźmy sprawdzić, co tam się dzieje. Tylko nie wiem, do którego portalu teraz wrócę, szczerze mówiąc. Dziwne to jest strasznie, bo teraz mi się zrobiły tutaj dwa portale i boję się, że każdy teraz przenosi do innego miejsca zupełnie. To jest problem właśnie z tym Minecraftem. Nie wiadomo, o co chodzi, bo raz nas przynosi tu, raz tu i szczerze mówiąc ciężko wyczuć, gdzie tym razem polecimy tym portalem. Także chodźmy sprawdzić, co nam tutaj się uda tym razem osiągnąć. Prowadzimy. Dobra, trzeba tutaj zrobić kilka pochodni, bo tu mi się będą potworki spełniły zaraz. A tutaj nic nie jest oświetlone w sumie. Trzeba te sobie, wiecie, na portalach takie domki porobić, żeby to jakoś było osłonięte zawsze. Mam nadzieję, że tak samo ustawię myszkę, bo później tak jest, że jeśli ma inaczej myszkę, to inaczej przenosi, szczerze mówiąc, ale chyba jest okej. Okay. Chyba w tą stronę szliśmy? Nie, w drugą. Dobra, i zobaczymy, czy jak teraz wrócimy, to będziemy w tym samym miejscu, czy w jakimś chorym innym. Zobaczmy, czy można to diaksowym wykopać, czy niezbyt. Nic tu się nie dzieje, chyba nie. Rozświecimy troszkę miejsce pracy. Kurczę, wiecie co? Nie wykopię tego. To wygląda jak taki... no, jak mu tam... jak się nazywa ta skała macierzysta? O, bedrock. No, to wygląda tak jak taki bedrock, ale neterowy. I tak dziwnie wisi w powietrzu, nie można go wykopać. Zobaczmy, czy go... Znaczy, właśnie on się w ogóle wykopuje, więc... Chyba... nic z niego nie uzyskamy, ale... Bardziej tak, jakbyśmy kopali obsydian żelazny na przykład kill-offem, czyli wiecie, kopiemy go 50 sekund i nic nie wypada, ale takie dziwne, może to trzeba mieć jakiś kill-off specjalny, może jakiegoś moda, może tylko może to wykopać, to jest też ciekawe, co to jest za materiał w ogóle, nigdy nie widziałem jakoś, nie kojarzę z czego może w ogóle być, z takiej modyfikacji, no właśnie, nic z tego nie uzyskaliśmy,
teraz nie mam tej książeczki, żeby to sprawdzić, ale to mnie ciekawi, szczerze mówiąc, co to jest za blog. Nie mam jak tego sprawdzić. Musimy tutaj wejść na Creative i go sobie wciągnąć do plecaka po prostu, ale nie będziemy tak kombinować, żeby czegoś nie zepsuć, ale kurczę, ciekawa sprawa, naprawdę ciekawa, co jest takiego, może coś oznacza tutaj, ale chyba nie. No trudno, nieważne. Jeszcze się wrócimy, zobaczymy, gdzie tym razem wylądujemy. To będzie dobre. Uwaga. Wchodzę od tej strony, żeby w razie czego być tam, a nie jeszcze w innym miejscu. Byłem przed zaraz od drugiej, to już wolę nie będę. Gdzie jesteśmy? Dobra, jesteśmy na szczęście w tym samym portalu, nie w innym. A już wątpiłem na chwilę. Okej, w tą stronę jest nasz dom. Tam jakieś manty nam pływają. Manty kiedyś były w takim serialu Kodu i Okreś, który oglądał, to wie. Dobra, czyli tak, tutaj mamy ziemię. To co jest? Za coś. Rotfl. Czy tam są jakieś ogry włączone? Nie, no ja nie mam siły już na to. Zróbmy tak. To pierwsze. Tutaj widzicie, nam się powłączały. O, właśnie ogry jakiś. Właśnie miało się nie spełnić. Bo one psują teren, mówiłem. One psują teren. Jak wbiegną, to po prostu taranują wszystko na drodze i to mi bardzo nie odpowiada. Także nie. Nie. Nie ma na to szans. No to dobra, trudno. Tak to wyszło, nic nie poradzimy. Także co, wisimy sobie z portalem w powietrzu. A dobrze, chociaż jest, wiecie co, woda, bo tu była ziemia, to kurde koniec. To się rozwalę za każdym razem. A tu raczej dirtu sobie nie podłoży w sumie, więc nawet nieźle wyszło. Także to patrzcie, tam fajny teren, mam jakieś góry, tego nawet nie widziałem, trzeba tam się udać. Dobra, także co? Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, wybaczcie, że tak późno, ale nic nie poradzę. Są też inne sprawy, nie tylko Minecraft, nie tylko YouTube. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Także co? Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, no i cześć.